Witam wszystkich. Słuchajcie, nagrywałem prawie godzinę filmik i hub USB, który kiedyś kupiłem za 25 zł, rozłączył mi słuchawki i przez praktycznie cały filmik było bez głosu, także teraz znowu puszczam filmik, który już nagrywałem i będę komentował mniej więcej jak to wszystko wyglądało. A powiem wam tak, akcja była taka, że dzisiaj wracałem z pracy. I zawsze wysiadam na przystanku, koło którego jest taki lombard. I gościu wystawił na wystawie kilka tam telefonów uszkodzonych. I między innymi tego Samsunga S6. Za 85 zł wszedłem do środka i się pytam go, co jest uszkodzone, że on nie działa. Poszedł go wziął, mówi, że nie włącza się. No i popatrzcie się, o tutaj widać na filmiku właśnie, że tak wygląda tył, nie? Ja się tak patrzę, sam myślę, kurde, ktoś chyba z baterią grzebał i dał dupy, nie? Definitywnie dał dupy. Więc mówię do niego, 50 zł i go wezmę. Zobaczył coś tam w komputerku i mówi do mnie, okej. Zapłaciłem, wziąłem ten telefonik i jak widzicie tutaj kręciłem filmik z takiej jakby pierwszej diagnozy. No ale szkoda, że ten głos się nie nagrał. W ogóle hub USB, którego kupiłem kiedyś, idzie do wyrzucenia, bo on mi rozłącza urządzenia. Są cztery porty, a jak nieraz podłączę na przykład pod wejście numer 3A, jedynkę i dwójkę mam zajętą przez coś tam innego, to potrafi rozłączyć, nie? Różne tam urządzenia. Także do bani, a nie o takie coś mi chodzi. Ale mniejsza z tym. I teraz zobaczcie, tutaj będę pokazywał go na początku. W ogóle akcja była taka, że ja to kręciłem centralnie na żywca, że tak powiem, bo chciałem to pokazać wam. Razem z wami chciałem po prostu zobaczyć, co się będzie działo, nie? No i tutaj oczywiście sobie go jeszcze oglądałem. Aha, na MGSM patrzyłem, jakie on ma parametry. Także ja może podlinkuję potem do filmu MGSM-a. I sobie ktoś zobaczy, jak będzie ciekawy. Dobra. I teraz tutaj te USB sprawdzałem. I podłączyłem go do takiego fajnego urządzenia, które pokazuje właśnie, ile tam leci amperów, jak się podłączy jakieś urządzenie. No i patrzcie, co się działo, jak pierwszy raz go podłączyłem w ogóle do ładowarki 5 V. Uwaga, zaraz będzie coś widać pewnie. Tutaj skacze tam 0,17, 0,16, 0,10. Tak widzicie, skaczą te ampery. Tak jakby nie chciał się ładować. Okej, dobra, lecimy dalej z filmikiem. 0,16, 0,1, 0,16, 0,1. W którymś tam momencie zaraz zaskoczy. I się dowiem przynajmniej, że jest sprawny ekran LCD. Tutaj zaraz będzie widać gdzieś. Widzicie, dioda się świeci na czerwono. I był taki moment, że bateria pokazała 0%. I cały czas stało na tych 0%. Gdzieś to będzie tutaj widać. O, widzicie? 0%. Ucieszyłem się, że ekran LCD sprawny. Nawet miga gdzieś tutaj na dole taka zielona ta na ekranie. Informacja, że się ładuje bateria. Ale najdziwniejsze było to, że 0% cały czas było 0%, a ładowarka też albo skakała, albo stawała na 0,01 A. Także coś nie tak, definitywnie. No i teraz już wiem, że to jest po prostu uszkodzona bateria w tym telefonie. Tutaj sobie sprawdzałem jeszcze na Allegro, po ile chodzą najtańsze takie telefony i najtańszy znalazłem za 179 zł, ale widzicie, że był popękany. Mój jest jednak w lepszym stanie wizualnym. Tak, ceny myślę zaczynają się takich sprawnych całych. No, z 250 zł. Sprawdzałem co jeszcze baterie. I oczywiście znalazłem we Wrocławiu
za 26 zł, gdzie będę jutro jechał do tego sklepu na tęczową. I właśnie to jest bateria Blue Stara. Także na 100% ją kupię jutro, bo chcę ten telefon uratować. A jestem pewny na 99,9%, że on wstanie. I będzie fajna zabawa. No i znalazłem też przy okazji niedaleko Tęczowej, bo na Piłsudskiego we Wrocławiu czapkę, którą kupię za 7 zł chyba, czy jakoś tak. Zresztą zaraz muszę zalogować się na Allegro i ją kupić, żeby ktoś mnie nie ubiegł, ale za 8 zł przynajmniej nie będzie wyglądał tak, jak wygląda teraz, nie? Także tutaj sobie ściągam tą pseudoklapkę. Ktoś niezły numer wywinął. Ja pierdziel. Nie wiem, czy tak zeskrobał tą plexi, że taka przezroczysta, czy co. No i tutaj doszłem do momentu, w którym już praktycznie się zatrzymałem, bo żeby dostać się do baterii, to trzeba zdjąć z przodu całą tą szybkę, odczepić. Gdzieś tutaj patrzyłem na filmiku, jak to gościu robi. No i widzicie, że trzeba właśnie taką szybkę podgrzać, potem ją ściągnąć delikatnie. Jeszcze raz tutaj podłączyłem. I dobra, teraz przyłączę się na drugą część filmiku, jeszcze na chwilę. Zamknę pod playera. Jest głos? Jest. O Jezus, dobrze, że jestem uczulony. Puszczę drugą część, jak już właśnie tą obudowę sobie ściągnąłem. I zobaczymy, jak wygląda ta płyta. Leci pod player. Czekajcie, bo mi się teraz dwa podplayery uruchomiły. A jak sam tylko jednego. Dobra, jest. To teraz druga część filmiku, którą sobie kręciłem. Tutaj zdemontowałem tą osłonę. Bez problemu zeszła, naprawdę. Podgrzałem tylko delikatnie i zaczęło to samo wychodzić. I powiem wam tak, bateria. Bateria definitywnie do wymiany, spuchnięta już. Coś tam białego się z tej baterii sypało. I chyba tutaj gdzieś włożę pod mikroskop tą płytkę. Dokładnie. O, widzicie? To już coś z niej się wysypywało. No, przeglądałem oczywiście pod mikroskopem tą płytkę, jak wygląda. Żadnego zalania nie było na szczęście widać. Tu jest wibracja. Taka okrągła, jakby ktoś był ciekawy. No i pod mikroskopem sobie tam patrzyłem różne rzeczy. O, nawet był jakiś kwarc, było widać. Dobra. Szkoda, że się nie nagrywa głos. Kurde, no. No tak fajnie tam opowiadałem o tym wszystkim. Dobra, słuchajcie. Byłem go pod mikroskopem i na samym końcu wyciągnąłem baterię. Wyciągnąłem baterię i powiem wam, że zaliczyłem szok. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak była ta bateria włożona do tego telefonu. Na szczęście nie doszło do żadnego pożaru, wybuchu, bo są filmiki na YouTubie, jak potrafi bateria uszkodzić telefon. Także to idzie do utylizacji. Na szczęście u mojej mamy w szkole jest specjalny taki kubeł na takie rzeczy. Także to się wyrzuci, dam jej, żeby jutro to wzięła i zabrała. Także ta bateria pójdzie do utylizacji. Zastanawiam się tylko, czy możesz sobie nie wyciągnąć z niej tego całego kontrolera. O kurczę, teraz wpadłem na pomysł pewien. Słuchajcie, może ja bym ją rozwalił. Dopiero teraz tak sobie pomyślałem. Jakbym ją roztegował, wyciągnął tą płytkę, co jest cała elektronika. I podłączył chociaż do jakiejś baterii, jakiejś takiej małej, żeby przetestować, czy on się włączy. I ja, to jest myśl. I to chyba będzie jeszcze dzisiaj druga część, wiecie? Tak, zrobię drugą część. Zapauzuję teraz. Jak już tą elektronikę postaram się wyciągnąć. I będę strasznie pilnował dźwięku, żeby się nie rozłączyło. Dobra, to jeszcze raz leci od początku.
Także teraz to będzie o wiele krótszy filmik, bo ja wtedy nagrywałem chyba z godzinę przynajmniej. A teraz będzie 10 minut w takim wielkim skrócie. Samsung Galaxy S6 z Lombardu za 50 zł, z uszkodzoną baterią. No i oczywiście klapka do wymiany. Jutro to wszystko kupię w cenie 30 tam chyba 5 zł. Także takie podsumowanie: 50, 35, 85 zł za Samsunga Galaxy S6, jak się go zrobi. Że będzie wyglądał naprawdę fajnie. Jak nówka prawie. Bo nie jest ani popękany, ani nic. Także chyba to by było na tyle. Idę coś zjeść, bo nawet już powiem wam, że nic nie jadłem, bo cały czas kręciłem to wszystko. I potem sobie, jak już zjem pod wieczór, zajmę się tą baterią, żeby wyciągnąć tą całą elektronikę od tego i podłączę do jakiejś może innej, którą bym mógł zmieścić w tym telefonie. Poszukam, bo mam trochę tych baterii takich od różnych telefonów. Nawet już wiem, nawet jaką baterię włożę. 900 mAh, malutką taką od Samsunga, chyba D900, czy jakoś tak. Tak, włożę ją. Ona jest sprawna, także na 100% będę mógł ten telefon podładować i włączyć na jakąś tam godzinę. Spokojnie powinien działać, nawet jak nie dłużej. 900 mAh, no powinien pochodzić troszeczkę. Także to była pierwsza część filmiku o Samsungu S6 z Lombardu za 5 dych. Chyba trochę mam szczęścia, bo coś czuję, że on będzie fajnie chodził. Dobra, koniec. Idę coś jeść. Pozdrawiam, trzymajcie się.